Cześć, jestem Michał, a w dzisiejszym odcinku kolejna porażka Lecha Poznań w Lidze Europy. Zlatan rozmawiał z selekcjonerem. Czy Ibra wróci do kadry? Niesamowita bramka w trzeciej lidze rumuńskiej. Wzruszające sceny przed meczem Napoli. Jurgen Klopp rozwścieczony, nazywa działania Premier League kryminałem. Kandydat na prezydenta FC Barcelony przedstawia plan na zatrzymanie Messiego. Wczoraj na kanał przyszło ponad 300 nowych widzów, witam wszystkich serdecznie. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz kanału, a interesujesz się piłką nożną, no to klikaj ten czerwony przycisk tam na dole po codzienny zastrzyk futbolu. Daj znać na dole w komentarzu, jaki mecz albo jakie mecze planujesz w ten weekend obejrzeć, a jeżeli nie masz planów albo nie chce ci się po prostu pisać, no to chociaż standardowo zostaw łapę w górę, żeby zostawić po sobie jakiś ślad. Bardzo ci dziękuję. Zapraszam wszystkich do darmowej przeglądarkowej gry w trybie menedżera piłkarskiego footballteam.pl. Link do gry znajdziesz w opisie na dole, a rejestrując się z mojego linku dostaniesz dodatkowych 200 punktów energii na start. Gorąco polecam i zachęcam, widzimy się w grze, no i lecimy z newsami. Miłego oglądania. Lech Poznań po pechowym remisie z Rakowem Częstochowa w polskiej ekstraklasie chciał pokazać się z lepszej strony w meczu Ligi Europy. Tym razem kolejarz wybrał się do Belgii, gdzie zmierzył się ze Standardem Liège w ramach fazy grupowej Ligi Europy. Standardem, który co prawda nie notuje ostatnio dobrych wyników, jednak jest jak zawsze groźny. Było to widać w pierwszej połowie. Gospodarze przewyższali Lecha kulturą gry i liczbą stwarzanych sytuacji. Jednak wielokrotnie na wysokości zadania stawał Bednarek. Kolejarz miał plan przetrwać pierwszą część gry i spróbować zaatakować po przerwie. Do gości uśmiechnął się los, ponieważ w doliczonym czasie drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę zobaczył napastnik Ulare. Po przerwie Lech powoli zaczynał dochodzić do głosu. Stwarzał coraz składniejsze i groźniejsze akcje. Efekt przyniosło to w 61 minucie. Najpierw efektowną ruletą popisał się Puchacz, a później precyzyjnym strzałem Iszak. 1-0 dla Lecha. Była to już ósma bramka Mikela w tym sezonie Ligi Europy. Co ciekawe, tym samym został najlepszym strzelcem kolejorza w historii europejskich pucharów. Wyprzedził Christiana Gytkiera, który w dwa sezony zdobył 7 bramek. Niestety jednak na tym dobre informacje się kończą. Nie minęło kilka minut, a fatalną stratę zaliczył filar zespołu Pedro Tiba. Błąd Portugalczyka wykorzystali gospodarze, a konkretnie Tapsoba, który dobił strzał odbity przez Bednarka. Po tym gra się nieco uspokoiła, Lech wciąż grał w przewadze. Gospodarze postanowili ten mecz wygrać. Gościom niestety brakowało już paliwa, aż w końcu przyszło to, co jest ostatnio zmorą Lecha, czyli doliczony czas gry drugiej połowy. Do dośrodkowania Jonesa najwyżej wyskoczył Laifis i to on w ostatniej akcji meczu zapewnił Standardowi zwycięstwo i 3 punkty. Dzięki temu, że w meczu Rangersów z Benficą padł remis, Lech ma wciąż szansę na awans. Aby je zachować, musiałby wygrać u siebie ze Szkotami i na wyjeździe z Portugalczykami oraz liczyć na korzystne wyniki w innych meczach, co jest delikatnie mówiąc mało realne. Kolejarz musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czy warto jeszcze o coś walczyć w Lidze Europy, czy może lepiej skupić się już na lidze i zapewnieniu sobie gry w Europie w przyszłym sezonie. Kartka z kalendarza. 27 listopada 1964 roku we włoskiej miejscowości Jesi urodził się Roberto Mancini. Były szkoleniowiec m.in. Interu Mediolan czy Manchesteru City, a obecnie selekcjoner reprezentacji Włoch. Zlatan notuje rewelacyjny start sezonu 2020-2021. Jego Milan jest jedną z najlepszych drużyn we Włoszech, a on jednym z najlepszych strzelców. Jakiś czas temu pojawiły się plotki na temat jego powrotu do reprezentacji Szwecji. Wtedy jednak selekcjoner zaprzeczył tym sensacyjnym doniesieniom. Minęło kilka tygodni i sytuacja wręcz diametralnie się zmieniła. Janne Andersson postanowił udać się do Mediolanu, aby porozmawiać tam z 39-latkiem. Jakie tematy zostały poruszone? Opowiedział o tym sam selekcjoner w SVTSE. Kiedy Zlatan otworzył się na mecze w reprezentacji, było naturalne i ważne, aby jak najszybciej się z nim spotkać i to przedyskutować. Cieszę się, że udało nam się tak szybko umówić. Spotkanie było bardzo owocne i satysfakcjonujące. Zgodziliśmy się kontynuować dialog w przyszłości. Narracja z absolutnego zaprzeczenia zmieniła się na otwarte drzwi i chęć dialogu. To oznacza, że na Mistrzostwach Europy możemy zobaczyć wielkiego Zlatana m.in. w meczu przeciwko reprezentacji Polski. Następne mecze Szwecja rozegra dopiero wiosną w ramach eliminacji do Mistrzostw Świata 2022. Być może na te zgrupowanie zostanie powołany Ibrahimović. Napoli nie zapomniało o swoim magiku z przeszłości. Przez wiele lat Diego Maradona reprezentował barwy tego klubu. Neapol był jego drugim domem. W miniony czwartek włoski zespół rozegrał mecz w ramach Ligi Europy przeciwko HNK Rijeka. Pomimo pandemii koronawirusa, kibice postanowili zebrać się pod stadionem i pożegnać boskiego Diego.
W sieci pojawiły się magiczne nagrania oraz zdjęcia przedstawiające Stadio San Paolo w magicznej oprawie odpalonych rac. Sam klub również postanowił uczcić wielkiego mistrza. Na mecz piłkarze Napoli wyszli w specjalnych koszulkach z numerem 10 na plecach i nazwiskiem Maradony. Samo spotkanie zeszło na drugi plan. Ważniejsze było pożegnanie wielkiego piłkarza. W niższych ligach też strzela się piękne bramki. Całkiem niedawno jeden z rumuńskich dziennikarzy wrzucił na swojego Twittera przepiękną bramkę z trzeciego poziomu rozgrywkowego w Rumunii. Kto wie, być może właśnie zobaczyliśmy najpiękniej strzelonego gola w roku 2020. Liverpool obecny sezon ma bardzo pechowy i niefortunny. Jest to spowodowane dużą ilością kontuzji, która jest wypadkową wielu decyzji Premier League. Mam tu na myśli m.in. limit zmian, który przy takim natężeniu spotkań jest za mały. Ostatnio kolejna decyzja władz rozwścieczyła Jurgena Kloppa. Tym razem chodzi o ligowy mecz przeciwko Brighton, który ma zostać rozegrany w sobotę o godzinie 12:30. Niemiecki szkoleniowiec w wywiadzie z BT Sport nie gryzł się w język. Wy, moi specjalni przyjaciele, prosicie nas, żebyśmy zagrali w sobotę w południe, co szczerze mówiąc jest niemal przestępstwem. To kryminał. Klopp jednocześnie dodał, że w pewnym momencie sezonu przemęczenie będzie dawało się we znaki wszystkim zespołom Premier League. Obawiam się o tym mówić, ale myślę, że brak energii może przydarzyć się nie tylko nam, ale także innym drużynom. W tej chwili interesuje mnie tylko to, że podnoszę kciuki do góry, bo nikt nie jest kontuzjowany. Zawodnicy są naprawdę rozczarowani, ale nie mamy na to czasu. Musimy jak najszybciej się zregenerować i ruszać dalej. Klopp nie jest osamotniony w tych tezach. Niemca popierają m.in. Pep Guardiola czy Ole Gunnar Solskjaer. Są jednak tacy, którzy ze słowami Kloppa się nie zgadzają. Zalicza się do nich Rio Ferdinand, ekspert BT Sport. Wszyscy płyną na tej samej łodzi. Biorąc pod uwagę terminarz, jaki mieli ostatnio, a także kontuzje, jest to wyzwanie i można zrozumieć frustrację. W tej chwili Klopp mówi o tym najgłośniej. Na początku przyszłego roku odbędą się wybory na prezydenta FC Barcelony. Jednym z kandydatów do zastąpienia Josepa Mari Bartomeu jest Emili Rosaut, czyli były wiceprezes w zarządzie wspomnianego Bartomeu. Kandydat przedstawił swój plan na odbudowę klubu. Nasz projekt sportowy zawiera pierwszorzędnego dyrektora sportowego, jednego z najlepszych trenerów na świecie i plan sprowadzenia dwóch lub trzech czołowych piłkarzy z grona tych, którym kończą się kontrakty w 2021 i 2022 roku. Rosaut zdradził również, jaki ma plan na zatrzymanie Lionela Messiego w Barcelonie. Messi to żywa legenda. Zawsze mówię, że jego więź z Barceloną jest niezniszczalna i musi wykraczać poza jego kontrakt, ponieważ to historia klubu i całego futbolu. Jeśli będę miał zaszczyt być prezydentem Blaugrany, zaproponuję, żeby stadion został nazwany imieniem Messiego. Na dziś to tyle, dzięki za uwagę, zachęcam do ocenienia filmu i subskrypcji kanału na dole po codzienny zastrzyk futbolu. Widzimy się już wkrótce, do zobaczenia!